Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmę się takim problemem. Dlaczego 90% osób chodzących na siłownię nie robi formy? Oczywiście każdy na własne potrzeby wymyśli sobie powód lub przyczynę, dla której nie robi formy. Albo że genetycznie nie ma predyspozycji, albo że nie stać go na dobre suplementy, albo jak już ktoś stara się być kulturystą, w ogóle zrobić formę taką mięśnie, że nie stosuje, nie chce stosować lub nie stać go na stosowanie sterydów anabolicznych. A ja Wam powiem, jaka jest prawda i przyjmijcie to do wiadomości i nie oszukujcie sami siebie. Powodem, dla którego 90% osób na siłowni, a ten procent się powiększył w ostatnich 20 latach, bo kiedyś było więcej osób lepiej wyglądających po określonym czasie treningów. Dzisiaj widzę niektórych ćwiczących kilka lat i wyglądających tak samo, jak ich spotkałem pierwszy raz. Problem jest taki, że jak będzie mi się trzęsła ręka na telefonie, to wybaczcie mi, ja skończyłem przed chwilą trening nóg i tak troszkę obolały jestem. Problemem jest to, mówiąc w skrócie, że tak po prostu najzwyczajniej, już pomijając dietę, a można to podpiąć też pod to wszystko dietę, najzwyczajniej w świecie walicie po prostu. 90% osób chodzących na siłownię wali po prostu w H. Nie chcę się wyrażać, ale po prostu walicie w H. 90% osób nie robiących formy na siłowni ma to z tego powodu, że na treningu się obija, a jak przechodzimy w kwestię diety, to ta dieta jest trzymana na zasadzie staram się ją mieć. Starać to się można o dziecko, jak już coś. A dietę się albo ma i trzyma, albo nie. I to jest problem. 90% osób przychodzących na siłowni praktycznie jakby mogła, to by się zdrzemnęła lub włączyła sobie film na telefonie, bo takie tempo, taki wysiłek i taka intensywność, że szczerze wolałbym zostać w domu i pograć sobie na PlayStation. A jak już zdarzy się ktoś, kto już da z siebie chociaż troszkę maksa na siłowni, no to potem z tym jedzeniem jest po prostu lipa. Więc radziłbym sobie stanąć przed lustrem i zadać sobie pytanie, czy na pewno, aby wszystko zrobiłam maks od siebie, że mogę powiedzieć tak, dałam z siebie maksa i nie poszło tak, jak chciałem lub chciałam, więc może to jest jakiś inny problem. Bo szukanie problemów dookoła, gdzie dajemy z siebie 20-30% na treningu lub w diecie to już w ogóle, to reszty problemów nie ma co szukać. Ja różnie miałem w życiu, zdarzały się sytuacje, miesiące, lata, gdzie mogłem sobie bardziej pozwolić na suplementy lub lepsze jakieś tam odżywki, to okej, ale wiele lat było tak, że nie stać mi było nawet na początku kariery w ogóle na suplementy, na nic. Jadłem po prostu to, co mama dała i wyglądałem o wiele, wiele lepiej niż moi koledzy, na których było wtedy już stać na coś, lub mieli rodziców zarobionych, lub byli starsi ode mnie, już pracowali. Mimo wszystko ich trening był o wiele słabszy od mojego, choć nie lekki, bo kiedyś się ciężej trenował niż dziś, ale moją determinacją i ostrym treningiem do dziś przewyższam wiele osób, których stać na suplementy i inne ciekawe rzeczy, ale nie mają serca do tego, żeby dać z siebie maksa, również w diecie. Tłumaczenie sobie, że byłem tu i nie odmówiłem, bo na imprezie trzeba było zjeść, trzeba było wypić, trzeba było zjeść lody, hamburgery, pizzę, pieprzenie, pieprzenie i pieprzenie. Jeśli już takie pieprzenie sobie fundujesz, to miej do siebie pretensje, a nie do jakichś przyczyn zewnętrznych, że masz taką genetykę lub nie stać cię na suplementy. To od ciebie najpierw zależy. Jak dałeś z siebie 110%, to wtedy możesz pomyśleć, co jest nie tak i jakie błędy popełniam. Miłego dnia
Jak komuś się podoba, subskrybujcie. Jeśli ktoś mnie nie lubi za moje słowa, nie musi mnie subskrybować. Może nawet skomentować, że mu się nie podoba. Ale zawsze mówię szczerze i tak, żeby była dobra forma, a nie żeby usłyszeć coś miłego i żeby powiedzieć, o, Mariusz jest fajny, bo mówi rzeczy, które się chce słuchać. Nie. Jeśli będziesz się opierdzielał, to ja ci to powiem wprost, nawet jak mnie nie polubisz. Trzymajmy się dobrej formy i miejmy najpierw pretensje do siebie.